Zaczniemy teraz nowy temat. Będziemy mówić o podgrzewaniu i chłodzeniu różnych substancji, o procesach związanych z przekazem energii cieplnej. I zaczniemy sobie od następującego problemu. Powiedzmy, że mamy naczynie z wodą i stawiamy wodę sobie na ogniu. I powiedzmy, że chcemy wodę zagrzać, chcemy zwiększyć jej temperaturę. I teraz pytanie jest, ile ciepła, tak licząc w dżulach, musimy dostarczyć. Po pierwsze, to ile ciepła należy dostarczyć, zależy oczywiście od tego, jak bardzo chcemy podgrzać. Jeśli chcemy podgrzać tylko o 1 stopień Celsjusza czy o 1 Kelvin, to nie ma znaczenia, bo chodzi nam o różnicę temperatur. To będzie potrzeba tego ciepła odpowiednio mniej, a jeśli chcemy ogrzać o 10 stopni, no to będzie trzeba odpowiednio więcej. Dlatego ta ilość ciepła będzie proporcjonalna do różnicy temperatur, jaką chcemy osiągnąć. Oprócz tego, gdybyśmy tej wody mieli na przykład tylko tyle, to byśmy jakąś małą ilość ciepła musieli dostarczyć do tej porcji, ale jeśli mamy ich odpowiednio więcej, no to ta ilość ciepła proporcjonalnie wzrośnie. Dlatego również to ciepło potrzebne będzie proporcjonalne do ilości materii, do masy tej substancji, którą chcemy ogrzać. No a oprócz tego tutaj będzie jeszcze jeden czynnik zwany ciepłem właściwym, który jest charakterystyczny dla konkretnej substancji. Czy jest to woda, czy jest to olej, czy jest to jakakolwiek inna substancja, będzie mieć swoją charakterystyczną właśnie wielkość, tutaj stałą proporcjonalności w tym wzorze. I żeby nie było tak abstrakcyjnie, od razu przejdźmy do przykładu. Powiedzmy, że mamy tutaj w tym naczyniu 2 kg wody w temperaturze równej 20 stopniom Celsjusza. I wiemy, możemy sobie sprawdzić, czy w tablicach, czy w Wikipedii, w internecie, że ciepło właściwe wody w stanie ciekłym, tak, mamy 20 stopni, ciśnienie tutaj normalne, jesteśmy w takich warunkach znanych z życia codziennego. Ciepło właściwe wody to jest 4186 dżuli na kilogram razy Kelvin, czy też stopień Celsjusza, to nie ma znaczenia. I temperatura końcowa, którą chcemy osiągnąć, do której chcemy podgrzać naszą wodę, niech to będzie 50 stopni Celsjusza. Czyli inaczej możemy sobie to napisać, że zmiana temperatury, jaką chcemy osiągnąć, to, czyli temperatura końcowa minus temperatura początkowa, to jest 50 minus 20, 30 stopni Celsjusza. Albo 30 Kelwinów. Tutaj jak operujemy różnicami temperatur, to naprawdę nie ma znaczenia. I teraz jeszcze parę słów o tym cieple właściwym. Tutaj zwróć uwagę na jednostki, w jakich to jest podane. To jest podane w dżulach na kilogram razy Kelvin, ewentualnie stopień Celsjusza, bo tak jak mówię, tutaj operujemy różnicami temperatur, więc to wszystko jedno, czy podajemy w Kelwinach, czy stopniach Celsjusza. I teraz tak właśnie patrząc na jednostki, można się lepiej zorientować, jaki jest sens tego ciepła właściwego. Mianowicie, jeśli pomnożymy tę wielkość razy 1 kg i razy 1 Kelvin, czy też razy 1 stopień Celsjusza, to nam wyjdzie 4186 dżuli, czyli energia potrzebna na ogrzanie 1 kg naszej substancji, w tym wypadku wody, o 1 stopień. Tak? I tutaj akurat w przypadku wody to ciepło właściwe jest bardzo duże. Dobrze, przejdźmy sobie do obliczeń. Tak? Tu w tym przypadku nasze ciepło, które jest potrzebne do tego, żeby osiągnąć taką zmianę temperatury dla naszej wody, to będzie tak. Masa to są 2 kg razy ciepło właściwe 4186 dżuli na kilogram razy stopień Celsjusza i razy zmiana temperatury równa 30 stopniom Celsjusza. Tak, tutaj kilogramy z kilogramami się uproszczą. Stopnie Celsjusza ze stopniami Celsjusza również. Wynik pozostanie w dżulach. Bardzo dobrze. I ile to będzie? 2 razy 4186 razy 30 dżuli, czyli 251 160 dżuli. Dobrze, no to był taki najprostszy przypadek, jaki można sobie wyobrazić. I koncepcyjnie, i obliczeniowo, jeśli chodzi o właśnie takie podgrzewanie. A pomyślmy teraz o czymś trudniejszym. Znowu mamy nasze naczynie z wodą i już go nie podgrzewamy, tylko powiedzmy wrzucamy do niego bryłkę metalu gorącą. Tak? I powiedzmy tutaj zapiszmy sobie dane. Dobrze, i zastanówmy się najpierw, co się stanie. Wrzucamy taki gorący kawałek metalu do takiej chłodnej wody.
No i metal będzie stygł, a woda się będzie ogrzewać tak długo, aż ich temperatury się wyrównają. To jest intuicyjne, prawda? Że dopóki dwa ciała jakieś są ze sobą w kontakcie, ich temperatury są różne, to jedno będzie stygło, drugie będzie się ogrzewało tak długo, aż temperatury się wyrównają. Jak temperatury się wyrównają, to już nic się nie może zmieniać. Tak, i interesuje nas temperatura końcowa dla wody i dla miedzi. No wiadomo, że ona będzie gdzieś, że będzie większa od 20 stopni Celsjusza, tak, a mniejsza niż 90 stopni Celsjusza, to jakby jak będziemy liczyć i coś nam na końcu wyjdzie, to możemy w to łatwy sposób zweryfikować, czy na pewno się jakoś po prostu nie pomyliliśmy w rachunkach, jeśli nasz wynik będzie właśnie w tym przedziale. Jeśli będzie poza nim, to oczywiście ten wynik nie ma sensu i musimy szukać błędu. I jak teraz rozwiążemy ten problem? No tutaj w zasadzie musimy zastosować taką szczególną postać, tak naprawdę zasady zachowania energii, no bo co się dzieje? Ten kawałek miedzi będzie oddawał energię w postaci ciepła, energię cieplną, a woda będzie tę energię przyjmować, tak? Więc zmiana, energia oddana przez miedź jest równa energii przyjętej przez wodę. Miedź oddaje energię, czyli to jest ze znakiem minus, woda przyjmuje energię, to jest ze znakiem plus, to suma tych dwóch rzeczy będzie równa 0. Tyle samo tu zostało oddane i tu zostało przyjęte. No ale to oczywiście będzie prawda, jeśli pominiemy ciepło tracone tutaj ulatujące w przestrzeń, ciepło przejmowane przez ścianki. Tak, gdybyśmy brali te rzeczy pod uwagę, to również byśmy musieli je tutaj wziąć pod uwagę w równaniu. Ale powiedzmy, że to pomijamy. Wówczas jeśli przyjmiemy tylko, że woda i ten kawałek metalu są izolowane cieplnie od wszystkiego innego, od ścianek, od środowiska zewnętrznego, to wtedy wiemy tylko tyle, że cała energia cieplna, jaka zostanie oddana przez metal, zostanie przejęta przez wodę i wtedy obowiązuje takie równanie. Jakby je sobie dokładniej rozpisać, to wtedy będziemy mieli tak. Tutaj energia oddawana przez miedź to jest tak, jej masa razy jej ciepło właściwe i razy zmiana temperatury, czyli ta temperatura końcowa odjąć temperatura, którą miedź miała na początku. Tak od razu widzimy, że to rzeczywiście będzie ujemne. Temperatura końcowa jest niższa od temperatury początkowej, to jest ze znakiem minus, a energia przyjęta przez wodę to będzie tak, znowu masa wody razy jej ciepło właściwe razy zmiana temperatury, która w tym wypadku jest dodatnia. Mamy temperaturę końcową, która jest wyższa niż temperatura początkowa i tutaj suma tej energii oddanej i przyjętej, tak jak już sobie tłumaczyliśmy, musi wynosić 0. To wygląda skomplikowanie, ale tak naprawdę jest to równanie z jedną niewiadomą. Naszą niewiadomą jest tutaj ta temperatura końcowa, więc wszystkie wyrazy z temperaturą końcową sobie napiszmy po jednej stronie, już bez zmieniania koloru. I to się równa masa wody razy ciepło właściwe wody razy temperatura początkowa wody. Dodać to samo dla miedzi. Tak, i teraz temperatura końcowa. To jeśli wyciągniemy przed nawias tę temperaturę końcową, to będziemy mieli o coś takiego. Jeśli przez to podzielimy tę prawą stronę, to będziemy mieć wyrażenie na ostateczną temperaturę. I co teraz? Jak wstawimy nasze dane, to co tu będziemy mieć? Zobaczmy jednostki. Tutaj mamy tak, kilogramy z kilogramami, stopnie Celsjusza ze stopniami Celsjusza się uproszczą. Ten wyraz nam wyjdzie w dżulach. To samo tutaj. Też ten wyraz wyjdzie w dżulach. A tu mamy kilogramy tylko kilogramy nam się upraszczają. Tutaj mamy dżule na stopnie Celsjusza i tu również dżule na stopnie Celsjusza, więc te dżule z tymi dżulami się skrócą, wynik wyjdzie w stopniach Celsjusza. A ile to będzie liczbowo? Zobaczmy. 184 855 i to dzielimy teraz przez to, co mieliśmy w mianowniku. Ile to się równa? 21 stopni i 58 setnych. A to jest więcej niż 20 stopni Celsjusza, ale niewiele, więc to okazuje się, że ten kawałek miedzi bardzo się ochłodzi, natomiast woda ogrzeje się w stopniu bardzo nieznacznym. Tak? No z czego to się bierze? Po pierwsze mamy, wody jest trochę więcej niż miedzi, a po drugie, i to jest ważniejsze, to, że ciepło właściwe wody jest znacznie większe niż ciepło właściwe miedzi, więc ta ilość energii, jaką miedź oddaje, powoduje w miedzi dużą zmianę temperatury, natomiast ta sama porcja energii przy tej pojemności cieplnej wody po prostu powoduje no, niewielki wzrost temperatury. Tak, to tutaj mieliśmy do czynienia tylko ze zmianą temperatury substancji, natomiast co by było, gdybyśmy chcieli całą tę naszą wodę zamienić
na parę wodną. Ile wtedy ciepła jest potrzebne? No więc musimy zrobić dwie rzeczy. Najpierw musimy naszą wodę podgrzać od tych 20 stopni Celsjusza, tak? A następnie już w temperaturze, równej temperaturze wrzenia wody, musimy te wszystkie wiązania międzycząsteczkowe porozrywać. Tutaj Cię odsyłam do filmu w serii o stanach skupienia. Jest to, znajduje się on w dziale chemia. Jest to jeden film, może nawet więcej filmów niż jeden, gdzie mówię o tym obszerniej. Po prostu substancja znajduje się w stałej temperaturze, natomiast żeby zmienić jej stan skupienia, musimy porozrywać wiązania międzycząsteczkowe. Musimy do tego dostarczyć energii. I tutaj wzór na to, ile ciepła potrzeba, ile energii trzeba dostarczyć, żeby te wiązania porozrywać, jest bardzo prosty. Mianowicie oczywiście jest on proporcjonalny. Jest ta ilość proporcjonalna do liczby cząsteczek, czy po prostu do masy. No, a temperatura tutaj jest stała, więc już nam nie zostaje żaden inny czynnik. Oprócz tego jest tylko wielkość charakterystyczna dla danej substancji. Oznaczmy sobie to literką L. Jest to ciepło w tym wypadku parowania i w przypadku wody jest ono równe, uwaga, no jest ono wielkie, jest to 2 260 000 dżuli na kilogram. To jest dla wody gigantyczne jest to ciepło, bardzo dużo trzeba włożyć energii w to, żeby woda znajdująca się w temperaturze 100 stopni zamieniła się w parę. Mamy kilogram wody o temperaturze 100 stopni Celsjusza i chcemy je zamienić w parę i musimy włożyć do tego 2 miliony dżuli. Ogromną ilość. Tak i teraz, żeby policzyć całkowite to ciepło, które jest potrzebne do zamiany wody tej w temperaturze 20 stopni w parę, no musimy posumować te dwa procesy. Po pierwsze mamy tak całkowite ciepło, to będzie tak. Najpierw te 2 kg ogrzewamy tutaj o 80 stopni Celsjusza. To jest ten pierwszy stopień. A oprócz tego, jak już ogrzejemy do temperatury parowania, to musimy jeszcze dostarczyć ciepło na rozerwanie tych wiązań międzycząsteczkowych, czyli tutaj to będą 2 kg razy te 2 260 000 dżuli na kilogram. Wszystko jest w porządku. Tutaj kilogramy z kilogramami i stopnie Celsjusza ze stopniami Celsjusza nam się skrócą, wyjdzie w dżulach i podobnie. Drugi człon tego wyrażenia, kilogramy z kilogramami się skrócą, również wyjdzie w dżulach, czyli wynik wyjdzie w dżulach. Zachęcam Cię do policzenia samodzielnie każdego z tych dwóch członów. Przekonasz się wtedy, który gra większą rolę, który etap pochłania więcej energii. Wiecie, no oczywiście bardziej szczegółowo o tym wszystkim mówię właśnie w serii o stanach skupienia, natomiast gdybyśmy mieli taki bardziej złożony proces, gdybyśmy zaczynali od, powiedzmy, zaczynamy od lodu i chcemy go najpierw przekształcić w wodę. Powiedzmy, zaczynamy od lodu i ten lód ma temperaturę minus 40 stopni Celsjusza, tak? Chcemy go przekształcić w wodę, a następnie w parę wodną i ostatecznie mieć ją w temperaturze 160 stopni Celsjusza, to tutaj naiwnym byłoby podejście, gdyby sądzić, że to będzie po prostu masa tej substancji razy zmiana temperatury, czyli te 160 stopni minus 40 stopni i razy tutaj właśnie, jakie ciepło tutaj przecież dla lodu, dla wody i dla pary jest ono inne. Absolutnie tego się tak nie robi. Tutaj nie bierzemy pod uwagę po pierwsze tego, że ciepła właściwe w tych różnych stanach skupienia dla tej samej substancji są różne, a oprócz tego to, że jeszcze pomiędzy są przemiany fazowe, które następują w stałej temperaturze i również pochłaniają ciepło. Gdybyśmy sobie wyobrazili, o właśnie, to absolutnie tak się nie robi, bo gdybyśmy sobie narysowali, to już tak mówię krótko o tym, bo tak jak mówię, gdzie indziej jest to omówione znacznie dokładniej. Gdybyśmy sobie rysowali taki wykres, tutaj mamy dostarczone ciepło, a tutaj mamy temperaturę, to byśmy mieli tak. Z początku byśmy dostarczali ciepła i temperatura by rosła. Dostarczamy ciepła i w sposób taki liniowy temperatura rośnie, zgodnie z tym wzorem, który stosowaliśmy na początku. Następnie dalej dostarczamy ciepła, ale tak, mamy już lód w temperaturze 0 stopni i następnie chcemy go przekształcić w wodę. Temperatura jest stała, chociaż dostarczamy ciepło, zmieniamy stan skupienia. Następnie jakieś inne jest nachylenie tej prostej. I tutaj ogrzewamy już wodę w stanie ciekłym aż do temperatury 100 stopni, do temperatury wrzenia. Następnie odparowujemy. Tutaj oczywiście te długości tych odcinków nie oddają oczywiście skali. I na końcu jeszcze tą parę wodną ogrzewamy do temperatury, którą chcemy mieć. Tak więc widzimy, że tutaj będziemy to liczyć w taki sposób, że będziemy mieć tu więcej, w sumie 5 takich członów tego typu z różnymi wstawionymi tutaj wartościami. To, co mieliśmy w naszym przykładzie, to był, powiedzmy, o
odcinek tutaj stąd dotąd, od 20 stopni do 100 ogrzewaliśmy naszą wodę i następnie odparowywaliśmy, tak? Taki fragment. Gdybyśmy chcieli stąd dotąd, to byśmy mieli aż 5 takich członów. Absolutnie nie wyglądałoby to tak jak tutaj.